W dramatycznym tempie przybywa chorych na COVID-19. Nasz kraj znajduje się w najtrudniejszym momencie pandemii od 13 miesięcy. W czwartek 25 marca odnotowano ponad 34 tysiące osób zakażonych, z czego w województwie łódzkim 2109, a w powiecie pabieńskim aż 183, co przełożyło się na wskaźnik liczby zakażonych na 10 tysięcy mieszkańców, który wyniósł 15,35. Dzisiaj, 26 marca, w Polsce według danych osób chorych na COVID-19 jest jeszcze więcej, bo 35 143 osoby, z czego w naszym województwie 1872. Jak wynika z dzisiejszego raportu Ministerstwa Zdrowia, podczas ostatniej doby w powiecie pabieńskim przybyło nieco mniej niż w czwartek, bo 127 nowych osób chorych na COVID-19. Obecnie wskaźnik liczby zakażonych na 10 tysięcy mieszkańców wynosi 10,65. Ostatniej doby wykonano 408 testów, z czego wynik pozytywny uzyskało 131 osób. Jedna osoba zmarła, wyzdrowiało natomiast 115 osób. Kwarantanną objętych jest 1713 mieszkańców naszego powiatu. Jak wynika z informacji przekazanych na rządowej konferencji, w naszym kraju zajętych jest 75% łóżek i tyle samo procent łóżek respiratorowych. W Pabieńskim Centrum Medycznym od środy 24 marca, czyli od czasu, kiedy ponownie uruchomiono oddział covidowy, łóżka zapełniają się w bardzo szybkim tempie. W pierwszym dniu, kiedy uruchomiliśmy oddział covidowy, mniej więcej w przeciągu 8 godzin oddział był zapełniony, no może nie w połowie, bo było około 25 pacjentów, więc to tempo było dość duże. No i tak jak widzimy, no, do chwili obecnej praktycznie już zostało nam niewiele miejsc. Na dzień dzisiejszy, czyli mamy piątek na godzinę 9, stan wygląda następująco. Mamy w tej chwili 51 pacjentów na oddziale covidowym. Dodatkowo jeszcze jest 3 pacjentów, którzy są podłączeni do respiratorów, czyli łącznie mamy 54 osoby, można powiedzieć, na oddziale covidowym. Jeszcze dodam, że w tej chwili tak troszkę statystyki z tych osób, które przebywają na oddziale covidowym, zdecydowaną większość stanowią kobiety. Przedział wiekowy osób, które przebywają u nas w szpitalu z covidem, jest od 8 do 92 lat. Przypomnijmy, szpital musiał przygotować 65 łóżek, w tym 6 do intensywnej terapii dla osób ze zdiagnozowanym COVID-19. Ponadto na oddziale musiało się znaleźć 6 łóżek izolacyjnych z myślą o osobach z podejrzeniem koronawirusa, które źle się czują i mają objawy choroby. Oddział covidowy zlokalizowany jest na 4 piętrze w miejscu oddziałów rehabilitacji i rehabilitacji neurologicznej wczesnej, których funkcjonowanie znów czasowo jest zawieszone. To jest kolejna informacja z dnia wczorajszego. Oprócz tych 65 łóżek otrzymaliśmy decyzję wojewody odnośnie utworzenia 7 miejsc dla dzieci. I utworzyliśmy takie miejsce. Są to miejsca, odizolowana część na oddziale dziecięcym. Tak jak przed chwileczką wspomniałem, no mamy już jednego pacjenta, jest to 8-letni chłopiec. Mamy odizolowane łóżka oczywiście od części dla dzieci zdrowych, krótko mówiąc, no bo tutaj nie może być takiej sytuacji, gdzie się powiedzmy pacjenci chorzy na COVID i zdrowi, krótko mówiąc, się mieszają, czy mają ze sobą styczność. W związku z powyższym mamy stworzoną typowo 7-osobową izolatkę, no, czyli takie bezpieczne miejsce na oddziale dziecięcym, bo przypomnę, że pozostałe wszystkie oddziały, jak i również oddział dziecięcy funkcjonuje w sposób normalny, także my żadnych innych oddziałów oprócz oddziału rehabilitacji ogólnej i rehabilitacji neurologicznej wczesnej, te oddziały są zawieszone, to są oddziały, znaczy zawieszona jest ich działalność, to są to oddziały, które znajdowały się, czy znajdowały się na 4 piętrze, a w tej chwili na 4 piętrze, jak wiemy, mamy oddział covidowy i część tą wydzieloną dla 7 dzieci. Mamy nadzieję, że tutaj w tym przypadku te miejsca się nigdy nie zapełnią i myślę, że w tej chwili ta jedna osoba to jest na chwilę obecną takie życzenie, żeby to tak pozostało, albo ten wynik, żeby był
zerowy. Jak wynika z raportu Ministerstwa Zdrowia, na dzisiaj, 26 marca, w powiecie pabieńskim wykonano 14 709 szczepień, z czego 4872 osoby zaszczepiono drugą dawką. Najwięcej szczepień w naszym mieście realizowanych jest w Pabieńskim Centrum Medycznym. Na chwilę obecną mamy zaszczepionych 5894 osoby, z czego 1720 osób otrzymało drugą dawkę. To jest oczywiście stan na dzień dzisiejszy. Od soboty 27 marca Pabieńskie Centrum Medyczne rozpoczyna szczepienia służby mundurowych. Jak stwierdził na konferencji minister zdrowia, aby przerwać łańcuch zakażeń, rząd zaostrza obostrzenia. Nowe rozszerzone restrykcje w całym kraju zaczną obowiązywać od soboty 27 marca przez 2 tygodnie do 9 kwietnia. Zamknięte zostaną żłobki, przedszkola. Z opieki tych placówek będą mogły jedynie skorzystać dzieci, personelu medycznego i przedstawiciele służb mundurowych. Rodzice pozostałych dzieci będą mogli nadal korzystać z zasiłku opiekuńczego. Nieczynne mają być salony urodzin, zakłady kosmetyczne oraz fryzjerskie, jak również obiekty sportowe. W przypadku tych ostatnich działalność ma być ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Zamknięte mają być wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane. W placówkach handlowych, na poczcie oraz targu mają obowiązywać bardziej rygorystyczne zasady. Na powierzchniach do 100 metrów kwadratowych może przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Natomiast w sklepach powyżej 100 metrów kwadratowych jedna osoba na 20 metrów kwadratowych. Nowy limit osób ma też obowiązywać w miejscach kultu religijnego. To jedna osoba na 20 metrów kwadratowych przy zachowaniu podstawowych zasad. 1,5-metrowego dystansu, dezynfekcji i maseczki na ustach i nosie. Politycy zaapelowali też o przejście na pracę zdalną wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ponieważ miejsca pracy są jednym z głównych ognisk zakażeń identyfikowanych przez sanepid. I ostatnia kwestia, święta wielkanocne. Tutaj zalecenie jest takie, aby spędzić je w domu w wąskim gronie najbliższej rodziny. Oferty w przetargach są na tyle zadowalające, żeby rozstrzygnąć zamówienia i zrealizować wszystkie 3 zaplanowane inwestycje, poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Pabieńsk Grzegorz Mackiewicz. Mowa oczywiście o oczekiwanych przez środowiska sportowe decyzjach dotyczących budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13, bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Mosiru oraz budynku Szkutni na Lewityńskiej. Po otwarciu ofert przetargowych tych inwestycji okazało się, że wszystkie przewyższają finansowo zaplanowane środki pieniężne, jakie miasto zadeklarowało na ich wykonanie. Jednak jak powiedział prezydent, brakujące około 3 miliony złotych chcemy dołożyć z nadwyżki budżetowej za ubiegły rok. Przypomnijmy, że wielofunkcyjna hala sportowa powstać ma w formule zaprojektuj i wybuduj na terenie PTC w miejscu starego basenu. Po stronie wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, rozbiórkowych, wykończeniowych oraz części infrastruktury zewnętrznej. Inwestycja obejmie boiska do piłki ręcznej, piłki nożnej halowej futsal, koszykówki, siatkówki i badmintona oraz zaplecze szatniowo-administracyjno-socjalne. Wykonawca będzie miał 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy na wykonanie prac. Jeśli zaś chodzi o budowę bieżni połączoną z budową urządzeń i infrastruktury towarzyszącej na stadionie Mosiru, zadaniem wykonawcy będzie opracowanie projektu i wykonanie prac budowlano-instalacyjnych. Zakres obejmuje m.in. rozbiórkę betonowych trybun na skarpie, schodów i starych wiat dla zawodników, likwidację istniejących wokół bieżni skarb i profilowanie nowych, wyprofilowanie i naprawę fragmentów nawierzchni istniejącego boiska piłkarskiego, montaż wiat stadionowych, budowę nowych ogrodzeń, wykonanie trawników plus budowę infrastruktury technicznej. Główna część zamówienia obejmuje budowę bieżni okrężnej o długości 400 metrów wraz z 8-torową bieżnią do biegów sprinterskich na 100 metrów i 110 metrów przez płotki. Trzecia z inwestycji to budowa Pabieńskiego Centrum Sportów Wodnych, budowa budynku szkutni wraz z infrastrukturą i układem drogowym. Zakres prac określa przygotowana wcześniej dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Obiekt na Lewityńskiej będzie składał się z części przeznaczonej dla Pabieńskiego Klubu Sportów Wodnych, retmanatu drużyn wodnych Chówca ZHP Pabienice, pomieszczeń przeznaczonych dla Mosiru i części ogólnodostępnej. Jak poinformował prezydent, na początku kwietnia radni miejscy będą głosować nad uchwałą przekazującą wspomniane 3 miliony złotych na realizację wymienionych inwestycji,
tak aby w połowie kwietnia urząd mógł podpisać umowy z wybranymi oferentami i udostępnić im tereny pod inwestycje. W zasobach powiatu znajduje się hala sportowa, która została wybudowana przy ulicy Świętego Jana w latach 2011-2012. Obiekt ten pozwala na uprawianie wielu dyscyplin sportowych, a w godzinach dopołudniowych służy do prowadzenia lekcji WF-u dla uczniów drugiego liceum ogólnokształcącego. Starostwo chciałoby powiększyć bazę obiektów o kolejną halę sportową. Na czwartkowej sesji radni powiatowi dali zielone światło zarządowi na złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach programu Sportowa Polska, program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej na realizację tej inwestycji. Starostwo powiatowe wystąpi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o środki finansowe na budowę powiatowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1. Inwestycja miałaby być realizowana w trybie przetargowym w formule zaprojektuj i wybuduj. Zgodnie z założeniem obiekt ma spełniać wysoki standard energooszczędności, np. poprzez odpowiednio zaprojektowany układ okien i przeszkleń w budynku, jak również ciepło odzyskiwane z wentylacji oraz pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne. Według koncepcji budynek projektowany jest w technologii tradycyjnej, murowanej, jednokondygnacyjny, podzielony przestrzennie i funkcjonalnie na trzy strefy. Pierwsza strefa wejścia, czyli główny, przeszklony i zadaszony hol, następnie strefa zaplecza o funkcji szatniowo-sanitarnej i techniczno-magazynowej, gdzie szatnie będą połączone ze strefą WC z natryskami z bezpośrednimi wejściami na salę sportową. Będzie też szatnia i WC dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia dla trenerów, pierwsza pomoc z zapleczem sanitarnym, pokój socjalny dla pracowników oraz administracyjny. Według projektu na hali ma się znajdować pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20x40 m. Ponadto podwieszane kotary umożliwią podzielenie powierzchni na trzy mniejsze boiska treningowe. Mają być również dwie ścianki wspinaczkowe, wewnętrzna i zewnętrzna. Całkowity koszt inwestycji to 10 100 000 zł, z czego dofinansowanie może wynieść 2 037 000 zł, a wkład własny 8 062 000 zł. Planowany termin jej realizacji to lata 2021-2023. Dobiega końca realizacja projektu Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach w zakresie budowy zatok przystankowych. Aktualnie w ramach inwestycji trwa budowa zatoki na ulicy Jana Pawła II Zagajnikowa. Wkrótce przystąpimy także do przebudowy zatoki autobusowej na przystanku Wiejska, przejazd za ulicą Moniuszki. Tutaj czekamy jeszcze na umowę kolizyjną z PGE Dystrybucja. Łącznie miasto zaplanowało budowę 7 zatok autobusowych. Zostały już wykonane 2 zatoki autobusowe na ulicy Żgowskiej, przy ulicy Zagradzyńskiej, przy posesji 218. Mamy skończone także zatoki na ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków, na 20 stycznia przy Kościele Miłosierdzia Bożego, a także na ulicy Karniszewickiej przy Wspólnej. 6 zatoką jest budowana właśnie zatoka na ulicy Jana Pawła II przy Zagajnikowej i jako ostatnia zostanie ta na ulicy Wiejskiej. Budowa zatok przystankowych ma na celu upłynnienie ruchu, ale ma również ułatwić pasażerom wsiadanie do autobusów. Ale zatoki przystankowe to nie jedyna inwestycja w infrastrukturę komunikacji miejskiej. Ustawione zostały już wszystkie nowe wiaty i słupki przystankowe. Ukończone są także prace na obydwu krańcówkach autobusowych przy ulicy Podmiejskiej i dworca autobusowego miejskich autobusów na pętli Waltera Jankego. Nowych słupków przystankowych ustawiono 60, przybyło 31 wiat, 19 ławek, 10 nowych i 15 przebudowanych peronów. Przy 62 przystankach zamontowano płytki ostrzegawcze z wypustkami ułatwiającymi osobom niewidomym i niedowidzącym orientację w terenie. Realizowane w ramach projektu Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach inwestycje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje kilka minut. Mowa o ankiecie sporządzonej przez Miejski Ośrodek Kultury w czasie pandemii, czasie trudnym również dla działań kulturalnych. Stąd nazwa badania ankietowego, czy kultura może być wirusooporna. Ponieważ żyjemy w czasach bardzo wymagających również dla kultury, zupełnie w innych warunkach, musimy myśleć o przeorganizowaniu naszej działalności i dostosowaniu jej do potrzeb pandemicznych. Wygląda na to, że ta pandemia nas tak szybko nie opuści. W związku z tym zwracamy się do mieszkańców Pabianic i powiatu, aby wzięli udział w badaniu ankietowym pod nazwą Kultura wirusooporna.
Pytań jest 25, z czego kultury dotyczy 21. Czy pandemia ograniczyła zainteresowania wydarzeniami kulturalnymi? Czy korzystałeś z aktywności kulturalnej online w czasie lockdownu? W jaki sposób Twoim zdaniem pandemia wpłynie na intensywność obcowania z kulturą? Kto powinien utrzymywać kulturę w czasie pandemii? To tylko niektóre z przykładowych pytań. Dla nas są bardzo ważne i pozwolą nam na kształtowaniu nowej oferty kulturalnej na terenie naszego miasta i powiatu z uwzględnieniem potrzeb naszych mieszkańców. Serdecznie proszę o zaangażowanie się i zależy nam szczególnie na tym, żeby wzięły udział w ankiecie wszystkie grupy wiekowe i wszyscy, dla których kultura coś znaczy i jest dla nich ważna. Serdecznie zapraszam. Formularz znajduje się na stronie placówki mokpabieńce.eu oraz na Facebooku na profilu MOKu. Ankietę można wypełnić do końca marca.